to przede wszystkim tutaj sprawdzenie dowódców drużyn w kierowaniu, dowodzeniu, w rozpoznawaniu celów, jak też wydawaniu stosownych komend do niszczenia tych celów na wodzie, do desantu, do celów imitujących desant przeciwnika zbliżającego się do wybrzeża morskiego. Takie szkolenia na poligonie w Wózce brygada odbywa 2 razy do roku, a wszystkich szkoleń w tym roku na poligonach w Wózce i nie tylko w Wózce mamy w tej chwili 5. W ramach letniej szkoły ognia pododdziału artylerii, w tym dywizjon artylerii samobieżnej i pluton przeciwpancerny z 1 batalionu zmechanizowanego, realizuje tematykę z zakresu wykonywania bezpośredniego wsparcia ogniowego w obronie wybrzeża morskiego. W tym w szczególności najbardziej charakterystyczne dla pododdziałów artylerii 7 Brygady Obrony Wybrzeża strzelanie do pojedynczych ruchomych celów na wodę. Stój! Stój! Pierwszy! Pierwszy! 5720! 5720! 5720! 8432 8432 8432